Gosia Brzezińska dla kanału Koloseum Super Expressu, ze mną Marta Murcik. Prosto po walce, jakie są twoje pierwsze przemyślenia? Moje pierwsze przemyślenia? Nie mam w sumie żadnych jakichś takich przemyśleń. No, bardzo mi przykro, że nie wygrałam, ale dam z siebie wszystko. Jestem z siebie dumna przede wszystkim, dlatego że w ogóle wyszłam do tej walki, no bo to też nie jest takie hop-siup, żeby tak naprawdę wyjść przed taką publikę. No, przygotowywałam się, dałam z siebie wszystko. Zasięg tutaj jednak, no, miała bardzo dużą przewagę tych ramion. No i tyle. Walka dwóch debiutantek, więc po obu z was nie wiedzieliśmy, czego możemy się spodziewać. A jakie były twoje oczekiwania wobec Pauliny, bo faktycznie tutaj pokazała znaczną przewagę nad twoimi umiejętnościami. No nie wiem, czy pokazała znaczną przewagę nad umiejętnościami, bo miałam wrażenie, że bardzo dużo leciało takich po prostu... No, ale wiesz, jakby to chodzi bardziej już o to, czy jak to wyglądało technicznie, ale było skuteczne, było to widać. Było skuteczne, aczkolwiek uważam, że technicznie ja byłam lepiej przygotowana, no ale nie zawsze technika wystarcza, nie? Czasem po prostu jakieś dobre warunki, jakiś jeden cios wejdzie, to się wszystko może wydarzyć. Tak czy siak, gratulacje dla Pauliny, bo naprawdę bardzo dobrze ci pokazała. A jeżeli chodzi o te emocje pierwszego wejścia do oktagonu, no bo jesteś tutaj debiutantką i wielu zawsze wspomina, że jest to taki ważny moment, kiedy wiele się zmienia. Też jeśli chodzi o nastawienie do pojedynku, jak to było u ciebie? Ja się przede wszystkim super bawiłam. Jak już tam wychodziłam, to czułam, że jestem po prostu w tym miejscu, w którym powinnam teraz być. W ogóle nie czułam takiego... Nie chcę powiedzieć, że nie czułam stresu, bo stres był. Serce mi biło, ale cieszyłam się tym. Wychodziłam, naprawdę miałam taki luz. Nie był to stres, który mnie gdzieś tam przygniótł. Później tak samo jak weszłam już do oktagonu, przebiegłam się po tym oktagonie. Super się bawiłam, mimo wszystko. Jak po tych wszystkich programach, face-to-face'ach z Pauliną postrzegasz jej osobę? Teraz już też po tej walce... Kiedy bardzo wiele rzeczy padło, część tych rzeczy była szotowana później w internecie i różnie na wasz temat widzowie to odbierali. Co ty sądzisz na temat jej? Co ja sądzę na temat jej? Na pewno ma charakter, pokazała charakter. Samo to, że wzięła w ogóle tą walkę. No, co ja nie sądzę? Nie miałam o niej jakiegoś złego zdania. Była dla mnie neutralna, tak jak mówiłam, i teraz też jest neutralna. Gratulacje dla niej. Tak jak zaznaczyłyście podczas tych programów na temat tego, że Paulina jest częścią ekipy, no ale nikt jej tutaj nie wspiera. A ty, czy ty odczułaś tą krakowską publikę tutaj? Tak, tak, jak najbardziej. Było bardzo dużo moich znajomych. Też jak wychodziłam, to bardzo słyszałam, że dużo osób mi kibicowało, także no ja się bardzo cieszę. Mega to jest miłe i niesamowite to jest uczucie tak naprawdę. Nie spodziewałam się, że będę miała aż takie wsparcie od publiki, jak miałam. A czy ktoś właśnie z tej legendarnej starej ekipy, ktoś się do ciebie odezwał i powiedzmy pożyczył ci powodzenia przed tą walką? W sensie z tej starej ekipy mówisz o osobach, które razem... Finalny. No to tak, to oczywiście, no ja mam cały czas kontakt ze wszystkimi, w sensie z całą tą naszą zgrają, która odeszła, więc oni tutaj też są na miejscu, kibicują mi, mieliśmy kontakt też na co dzień, także od każdego usłyszałam miłe słowa przed walką. Myślę, że to jest taka rzecz, która bardzo interesuje wszystkich widzów, którzy właśnie zaczynali i dorastali z tą waszą ekipą. To, że ostatnio pojawił się ten temat powrotu, ale ty mówisz, że to jest nie do końca ta ekipa, tylko po prostu jakiś inny projekt, więc jakie są cele tego projektu, co planujecie dalej? Ja już to mówiłam na konferencji, że to nie jest żaden taki projekt. Trąba po prostu wrócił na YouTube'a i gdzieś tam nagrywa sobie teraz filmy, zaprasza też nas jako osoby, które zna. Myślę, że pewnie będą jakieś jeszcze okazje, żeby nagrać coś razem, aczkolwiek nie nazywamy się jako jakaś nowa grupa czy coś takiego. To nie jest nowy projekt ekipa, czy coś takiego. Teraz jesteś we Free Fightach, a jak zmieniło się twoje życie po zakończeniu właśnie tamtego projektu, po rozpadzie tej pierwotnej ekipy? No przede wszystkim ja musiałam się nauczyć sama działać. Nigdy wcześniej tego nie robiłam, więc można powiedzieć, że trochę uczyłam się być influencerką od samego początku i zdobywać tych swoich fanów, tą swoją publikę, no bo wcześniej mieliśmy operatorów, montażystów, no pomysły wymyślaliśmy akurat sobie sami, ale gdzieś tam było to wsparcie od osób z zewnątrz, a tutaj no nagle zostałam wrzucona na głęboką wodę, trzeba było się tego wszystkiego nauczyć, ale no myślę, że na dobre mi to wyszło, na pewno mnie to nauczyło bardzo dużej samodzielności, też jest dużo bardziej spokojna głowa, bo jednak jak się jest w grupie, to jest taka odpowiedzialność zbiorowa, czasem coś by się chciało powiedzieć, a się nie może, bo jednak może to jakoś rzutować na grupę, także no cieszę się, że tak wyszło, to był super okres w moim życiu, niczego nie żałuję, ale dobrze się teraz czuję, jak jestem sama. Pojawiła się ostatnio w internecie taka kwestia, że Paulina Hornik, która również walczyła
była we Freak Fightach, nagrała TikToka na temat tego, że wraca do pracy, że koniec troszeczkę z tą karierą influencerską, no bo już nie ma tych współprac i że w życiu każdego influencera nadchodzi taki moment, kiedy no czasami brakuje pomysłu, czasami już jakby nie ma z jakimi firmami współpracować. Czy ty, u ciebie pojawił się taki moment, w którym zastanawiałaś się, co dalej i czy te współprace dalej będą? Nie, ani razu nie miałam takiego momentu. Jak nie YouTube, to Instagram, zawsze gdzieś tam sobie działałam, odkąd, nawet jak już odeszliśmy od tej ekipy, to cały czas regularnie wrzucam na wszystkie socjale, także u mnie się nie pojawiła, nie było takiego momentu, żebym, powiedzmy, potraciła jakieś współpracy czy coś, cały czas to działa. Chciałabym, jeśli chodzi o zasięgi? O zasięgi, no to wiadomo, że pospadały, już też to tłumaczyłam na konferencji, że jak byliśmy w ekipie, to trochę było to tak, że mieliśmy widzów, bo na przykład, nie wiem, ktoś lubił trąbę, to obserwował mnie, bo ja byłam koleżanką trąbę, albo ktoś lubił Freeza i to działało na takiej zasadzie. I oczywiście były też osoby, które były jakby moimi fanami od początku i były dla mnie, ale też są takie, powiedzmy, puste subskrypcje, które teraz odchodzą, to jest naturalne, ale już wybiłam się z rytmu i nie wiem, jakie było pytanie. Dotyczyło właśnie zasięgów i tych zmian, które u ciebie nastąpiły, ale rozumiem, że nie były aż tak drastyczne, więc jaki ty masz plan dalej na tą karierę w internecie swoją? No, mam nadzieję, że jeszcze będę miała szansę zawalczyć. Bardzo mi się to podoba, mimo przegranej to się nie poddaję i jeszcze bardziej mnie to zmotywowało do tego, żeby jeszcze więcej trenować i dać po prostu lepsze walki, więc chciałabym pójść na pewno w tę stronę. Jeżeli chodzi o jakieś takie inne moje socjale, no to na Instagramie chciałabym bardziej się pokierować trochę w stronę beauty. Na YouTubie dalej kontynuować vlogi. Chciałabym zrobić też nowy projekt, taki YouTube'owy, bardziej na mój kanał, ale to nie będę jeszcze zdradzać. Ale żeby były te kolejne walki, musi być przeciwniczka. I tak tutaj zastanawiamy się wszyscy, kto mógłby być potencjalną przeciwniczką. Czy to również byłaby jakaś debiutantka? Bo te osoby, które już tam gdzieś są w tym świecie Freak Fightów, no właśnie, jak postrzegasz ich umiejętności? Czy jest ktoś, gdzie po tym pierwszym wyjściu jesteś w stanie stwierdzić, że może dałabyś mu radę? Kurczę, nie wiem, ciężko mi teraz tak wymienić z głowy, musiałabym się zastanowić i przeanalizować też walki innych dziewczyn. No teraz mi zależało, żeby na pierwszą walkę była debiutantka, no bo to jest zupełnie inny feeling, jak się wychodzi drugi raz. Teraz już nie mam takiego ciśnienia, więc może też będzie większe pole do popisu, jeżeli chodzi o wybór przeciwniczek, bo tobie debiutantkę było mi naprawdę bardzo ciężko znaleźć. Bo tak naprawdę, jakby już wyjść zawalczyć, to już zawalczył. A czy ta forma walki, czy w MMA również chciałabyś się sprawdzić? Nie wiem, zobaczymy. Ja na początku, jak sobie trenowałam, to trenowałam też parter i było nawet spoko, ale chyba bardziej wolę stójkę. Więc jeżeli miałabym walki z samym K1, to byłabym też zadowolona. Czyli czekamy w takim razie na stójkowe przeciwniczki. Gratulacje mimo wszystko i dziękuję bardzo za rozmowę.